Was w kolejnym, już szóstym vlogmasie. Ja przed chwilą wstałam i dzisiaj jest szósty, dlatego jestem bardzo ciekawa, czy coś dostałam na Mikołaja. Zobaczcie, są prezenty. Dostałam prezenty. Majeczka. Majka jeszcze śpi. Nie wie, że są prezenty. Zobaczymy później, czy zwierzaczki w ogóle coś dostały. Zobaczcie, jest prezencik dla Mai. Ciekawe, jak reszta zwierzaków. Ja może najpierw wstanę, a później Wam pokażę już nasze prezenty. Chociaż może rzeczywiście na początku Wam pokażę swoje prezenty, bo już wstaję, a potem Wam pokażę ewentualnie zwierzaków. Tu widzę, że dostałam jakiś kocyk, bardzo ładny. Tylko coś nie mogę wyciągnąć. To jest koc, znaczy szary, w takie śnieżynki srebrne. A teraz patrzymy ten prezent. I tu są czekoladki miętowe. Skarpetki, ja zawsze, ja uwielbiam w ogóle skarpety, także u mnie skarpetek nigdy nie za wiele. I coś, co kocham, czyli kapcie. Uwielbiam takie mięciutkie kapcie, do tego reniferki. Są naprawdę prześliczne. Kubek. Też bardzo ładny. W kubeczku tu jeszcze mam dwie czekoladki. I coś jeszcze jest. Jakieś ubranie. O, jest to bluza, fajna. O, jest świąteczna, zobaczcie. Merry Christmas. I to były moje prezenty od Mikołaja. Na śniadanie mam kawę Inkę mleczną i kanapki z serem, pomidorem, szczypiorem i jajkiem. Chrupcio dostał prezenty. Zaraz sprawdzimy, jakie od Mikołaja. No, próbuj się tam chować za kołowrotkiem. Ciasteczka jabłkowe. On bardzo lubi te ciastka i ma takie o smaku marchewkowym. A teraz widzę, że dostał też o smaku jabłkowym. I co jeszcze chrupcie dostał? Miseczkę nową. I drugą miseczkę, zobaczcie. Będzie miał zapasowe miseczki, więc może za jakiś czas mu wymienię właśnie miseczki na nowe. Teraz poszedł się napić. Ale myślę, że fajnie, że dostał nowe miseczki. Tu jeszcze dojadę jedzonko z wczoraj, będę musiała mu dać. Nowe. Chrupcie cieszy się z prezentów? No właśnie, może mu otworzy te ciasteczka w sumie. I pięknie pachną jabłuszkiem te przysmaki. Ja wiem, że takie przysmaki rzadko się podaje chomiczkowi, ale on naprawdę dawno już nie jadł tych przysmaków.
Mam na myśli, że dawno nie jadł tych z Wörselelagi, bo ogólnie przysmaki to ostatnio je często w grudniu, no bo są z kalendarza, ale już jak minie grudzień, to będzie chrupcio, mniej jadł przysmaków. Że ciasteczka naprawdę bardzo mu smakują, bo zobaczcie, jak dużo zjadł. Widzę, że ciastka mają w środku nacienie, właśnie jabłkowe. Sysia jeszcze śpi, a ja przed chwilą, że jej dałam do miseczki babkę encydowatą na śniadanie. Tu widzę, leży jej prezencik. A tu jest Zuzia. Jest naprawdę bardzo zakopana i nie widać, tylko skorupę tam łapy, możecie zauważyć. A ja wam pokażę, co ona dostała. Ale widzę, że już dostała babkę encydowatą. Czyli praktycznie to, co najczęściej ona dostaje w prezentach, ponieważ no, ona najbardziej to jej ulubione jedzonko, więc myślę, że Mikołaj wiedział, co ona lubi i dlatego dał jej babkę. Teraz spojrzymy, co dostał Gucio od Mikołaja. Nie muszę dać jeść Guciowi. Dostał zamek do akwarium. Każdy Mikołaj też przyniósł coś, zobacz. Twoje prezenty to są na Mikołajki. A przed chwilą Maj robiłam zdjęcie na Instagrama właśnie w tym majczka. Na zdjęcie jej założyłam czapeczkę elfa. Więc być może jest już zdjęcie na naszym Instagramie, nie wiem w sumie. Czy najpierw wstawiłam zdjęcie? No Maja, jak w tym wyglądasz? Chyba ci się to nie podoba, prawda? Ale zdjęcie jest zrobione. Mamo, już zdejmuj, albo daj mi przynajmniej smaczka za to, że dałam sobie założyć tą czapeczkę. I patrzymy, co dostałaś. Kacek. Z firmy Zooplus. No i też myślę, że Mikołaj z sklepu internetowego Zooplus może gdzieś to kupił albo załatwił. I co jeszcze? Pluszaka, bałwanka z firmy Trixie. Tak ładnie zapakowanego w kokardka. Ale próbuję ci to otworzyć. Taki oto bałwanek. W czapeczce z szaliczkiem. Bardzo zmięciutki. Tu ma piszczałkę. Myślę, że odetnę tą metkę i dam jej do zabawy, bo widzę, że chciałaby się pobawić swoim prezentem.
Teraz rozłożę kocyk. O, i widzę, że on jest... A nie, nie jest taki mały. Zobaczcie, jest naprawdę ładny. Poczekaj. Jajczka. Twój kocyk, zobacz, jaki mięciutki. Zobaczcie, bardzo ładny. Całkiem spory jest. Wzory świąteczne. I może być w sumie dwustronny, bo z tej strony też można go położyć. I co, Majeczka, teraz zmienić ci kocyk na ten cieplejszy. Moja mama już przyprowadziła mi Saniulę i Sonia też dostanie prezent na Mikołajkę, ponieważ Mikołaj zauważyłam, że nie tylko przyniósł prezent dla Mai i dla innych zwierzaków, ale u mnie też zostawił prezent dla Soni, więc Sonia też dostanie. Jesteś ciekawa, co dostaniesz? Bo Majeczka już dostała swoje prezenciki. Tu leży jej bałwanek. Sonia też dostała pluszaka. Jest to skrzat. Nową kurteczkę. Będzie miała cieplutką. Tylko chcę odpiąć. To jest odpinane i to jest dziurka na szalki. Szkoda, że ten, że ma to włosie, bo ładnie to wygląda, ale nie jest to zbytnio praktyczne u pieska. No ale nie da się tego odczepić. I jeszcze coś tam dostała. Paczkę smakołyków. I to są prezenty mikołajkowe dla Sonieczki. Otworzymy teraz pieskowe kalendarze. Zacznijmy może od kalendarza Wolf. Akurat korzystając z okazji, że nadal mam u siebie Sonię, bo w weekend biorę na trochę Sonię do siebie, potem zabieram na spacer, zazwyczaj tak robię. Dzisiaj jest 6, więc zobaczymy, czy będzie coś fajniejszego w okienku, czy będzie to samo. I jest to o smaku wołowiny. I to jest wątróbka wołowa. Tu mamy numer 6. I nie trafiło się chyba nic nowego. I to są chyba ta pierś kurczaka pokrojona w kostkę. Dam im po przysmaku z kalendarza Ulf. Jedzą sobie dziewczyny. Mamo, pyszna, daj jeszcze więcej. Jeszcze wyliżę kocyk. Daj jeszcze, szybko. Ja też chcę jeszcze. Teraz otworzymy moje kalendarze. Tu jest szóstka naprawdę bardzo mała, więc nie spodziewam się niczego fajnego. Tylko jajeczko z Kinder. Szkoda, bo myślałam, że w szóstce będzie coś lepszego. Tutaj też szóstka. A tutaj to są cały czas takie same czekoladki, tylko się różnią. Tylko otworzyć ich nie mogę właśnie. Może wrócę do wody czekoladka. O nie, wypadła już. I co, to jest bombka. Mam nadzieję, że w Milce w szóstce będzie coś fajnego. Jest cukierek. Ale nic nadzwyczajnego, ale w sumie to chyba będą... W każdym okienku są cukierki, więc... No zobaczcie, dzisiaj nie otwieram tego kalendarza, bo otwieram go co drugi dzień, a wczoraj już otwierałam, ale tu widzę, że piątka jest duża. Szóstka jest malutka. A czwórka jest taka w miarę, więc ciekawa jestem,
Co się trafi? W ogóle zastanawiam się, ponieważ nie wiem, czy tak otwierać rzeczywiście go aż przez tak długi czas, skoro ma tylko 12 okienek. Ja w sumie lubię otwierać codziennie. Zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że rzeczywiście ja zacznę otwierać ten kalendarz i po prostu jak się skończy, to się skończy, a będę go otwierać codziennie. Ale piszcie, co o tym myślicie, czy wolicie, żebym go rzeczywiście otwierała tak jak było co drugi dzień, czy wolicie, żebym go otwierała codziennie i po prostu jak się skończy, no to już go nie będzie. Więc piszcie koniecznie mi w komentarzach, bo właśnie myślałam, czy tak nie zrobić, ale no chciałabym zrobić jednak tak, jak wy chcecie, bo jednak to oglądacie. Ciekawe, co teraz trafi się w tym kalendarzu. Czy tutaj szóstka jest jakaś większa? Nie, 24 to jest większe. A znowu kalendarz chrupka otworzymy sobie u niego w akwarium, ponieważ dzisiaj też mam pieski u siebie w pokoju. No i właśnie Sonia sobie teraz leży na kanapie, a Maja tutaj biega po pokoju, więc nie będę wypędzać piesków, żeby puścić chrupkę na kanapę. To już chrupka kalendarz otworzę tutaj u niego w akwarium. I zaraz poszukamy numer 6. O, widzę, jest tutaj. Tak, chcę ładnie otworzyć, to ja wgniotłam całe okienko. A, to samo się trafiło, co już było. Te serduszka. Znaczy fajnie są te serduszka, tylko no ja wiem, że muszę się tylko na dalszych powtarzać, bo nie dodawać 24 przysmaki inne. Tylko, że no na 6 mogli dać coś jednak fajniejszego. Nie, wziął sobie. Są wszystkie rzeczy, jakie trafiły nam się dzisiaj w kalendarzach. Smaczki już zjedzone. Co, Mikołajko? Dzisiaj w Mikołaja, oja, dziewczyny, ubrałyśmy w ubranka mikołajowe. I poszłyśmy na łąki na spacerek. Duży wiatr. Obiad mam ziemniaki, sałatkę i kotlety z soczewicy. Bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednim vlogmasem. Jak zwykle wszystkie przeczytałam. Kochani, piszcie w komentarzach, co dostaliście na Mikołajki.
Albo co dostaje wasze zwierzaki? Bardzo chętnie będę czytać takie komentarze, więc piszcie. I myślę, że już powoli będę się z wami żegnać, ponieważ no nie chcę, żeby ten vlog znowu był taki długi, bo potem naprawdę bardzo długo go montuję, jeśli wychodzi mi taki długi. Teraz wieczorem my już odpoczywamy, bo wróciliśmy ze spaceru. Zjadłam obiad, Maja też już zjadła, chyba wam zapomniałam pokazać. I teraz będę chciała trochę posiedzieć na laptopie, coś pooglądać. Na pewno vlogmasy u niektórych obejrzę, może jeszcze jakiś film zdążę wieczorem dzisiaj sobie obejrzeć. Albo jakiś serial zacznę, chociaż nie wiem. No i też myślę, że głównie vlogmasy będę oglądać, tak więc ja będę też już kończyć ten filmik. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro. No niestety jutro jest poniedziałek. No i to już nie jest pozytywne, bo już naprawdę jak sobie pomyślę, że jest poniedziałek, to mi się nie chce. Nic, jak się cieszyłam z weekendu, a tu znowu od nowa cały tydzień trzeba. No nic, trudno. Do zobaczenia jutro.